Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w następnym odcinku programu Jak Polacy budowali Orient w przystanku Historia Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. No dzisiaj zastanawiam o tym, czy Polacy budowali Orient, czy to Orient przygarnął tych Polaków. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o Adampolu, czyli znowu Imperium Osmańskie, znowu Turcja, bo to tak będzie w szerokim trwaniu. Moim dzisiejszym gościem jest dr Marzena Godzińska z Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego. Tak jest. Dzień dobry, tak. Dzień, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że dzisiaj porozmawiamy o Turcji. Tak jakby w takim skrócie trochę myślowym, no bo tutaj będziemy właśnie rozmawiać o tej Turcji przez wieki. Na początku chciałabym się tak po prostu zapytać, skąd wzięli się ci Polacy w Imperium Osmańskim w XIX wieku? Bo od tego XIX wieku wyjdziemy. Bo ja myślę, że wiele osób o tym nie wie, więc myślę, że warto... Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pierwsze pytanie w przedtakcie, czy Polacy budowali Orient. Nie, nie budowali Polacy Orientu. Polacy byli w Oriencie, żyli tam... Oczywiście, ponieważ żyli, to coś tworzyli, ale nie można powiedzieć, że budowali Orient. No to jest troszeczkę arogancja twierdzić, że Polacy budowali Orient. Mieszkańcy Orientu budowali swój Orient, a Polacy co najwyżej byli tam no, w znacznym stopniu niekiedy beneficjentami tego, co ktoś stworzył. I no, czasami współdziałali razem z mieszkańcami Orientu, ale raczej nie budowali go samodzielnie. Nie mieli aż takiego wpływu na to, co się działo w krajach Orientu. Czyli nie zgadzamy się już z pierwszego zdania. To zapowiada się ciekawa debata. No i słusznie. No i słusznie. Nie byłoby od debaty, gdybyśmy się zgadzały. Tak. Skąd Polacy w XIX stuleciu? No przede wszystkim byli to emigranci, uciekinierzy, ludzie, których po prostu rzucił tam los, którzy znaleźli się w krajach Orientu, a my mówimy w tym momencie o Imperium Osmańskim, a więc na terenie Imperium Osmańskiego, ze względu na bardzo niesprzyjające okoliczności ich życia, losów, to i okoliczności polityczne także. Bo bardzo często byli to po prostu uciekinierzy, emigranci polityczni, uczestnicy rozmaitych powstań, ruchów narodowych, którzy po prostu no, musieli uciekać z Rosji, Austro-Węgier, najpierw oczywiście Austrii, później Austro-Węgier, Prus. Ewentualnie byli to również ludzie, którzy byli wysyłani jako emisariusze z ramienia hotelu Lambert, ale to już po powstaniu listopadowym, czyli także gdzieś tam u źródeł tej ich wędrówki ku Orientowi, w tym ku Imperium Osmańskiemu, leżała tragedia przegranego powstania listopadowego. Chciałam się zapytać, jak ten Orient ich przyjął, znaczy to Imperium Osmańskie, bo to Orient to bardzo tutaj szerokie pojęcie, więc to Imperium Osmańskie, czy to było tak, że to Imperium było takie tolerancyjne, czy to był taki pragmatyzm, bo ci ludzie się im przydawali, sułtanowi, nie tylko, czy tutaj ile historii, tyle pewnie mamy odpowiedzi na to pytanie, ale tak ogólnie. Generalnie rzecz biorąc byli przyjmowani dosyć życzliwie, natomiast oczywiście no, życzliwe przyjęcie nie oznacza wcale, że losy niektórych z nich nie toczyły się tragicznie, bo rzecz jasna im dany człowiek miał mniejsze szanse życiowe w ogóle, gorsze wykształcenie, mniej pieniędzy, tym rzecz jasna jego start gdziekolwiek, nie tylko w Imperium Osmańskim, ale także i we Francji w okresie wielkiej emigracji był no, nie do pozazdroszczenia, delikatnie mówiąc. I to samo dotyczy Imperium Osmańskiego, natomiast generalnie rzecz biorąc, ponieważ Rzeczpospolita Obojga Narodów w ogóle miała dosyć dobrą opinię w Imperium Osmańskim, więc także i jej Dlaczego? Obywatele również byli dosyć życzliwie przyjmowani. No jak to dlaczego? To Lew Lechistanu, to było imperium. Tak w każdym razie nas postrzegał nasz osmański partner, a czasami przeciwnik. W związku z czym byliśmy no, po prostu traktowani niezwykle życzliwie jako przedstawiciele narodu ludzi dzielnych, z którymi imperium walczyło, odnosiło sukcesy, nie pamiętali o klęskach, ale odnosiło sukcesy w walce z kimś potężnym. Nie byliśmy traktowani jako jakiś słabeusz, którego pokonano bez wysiłku, tylko ktoś, wróg, któremu należał się szacunek. I za ten szacunek też byliśmy lepiej przyjmowani, tak? Ja nie wiem, czy lepiej.
Imperium Osmańskie było państwem, w ogóle państwa tureckie na ogół były dosyć pragmatyczne. Nie zawsze to politycy zostało, niestety są pragmatyczni, natomiast tutaj to przyjmowanie uchodźców i stosunek do nacji rozmaitych, obcych, nie naszej, ewentualnie do obywateli i poddanych innych państw, był często nacechowany dużą dozą pragmatyzmu. Akurat jeśli chodzi o przyjmowanie Polaków w Oriencie, to również było, często tutaj się za tym stała bardzo duża doza pragmatyzmu. Nie współczucia, nie chęci pomocy, a właśnie takiego politycznego pragmatyzmu. To trochę zostało Turcji nawet teraz politycznie, ale całkiem dobrze sobie z tym radzi. Tak, bo w sumie rozegranie różnych rzeczy po II wojnie światowej w Turcji wyszło bardzo na korzyść. Tak. Choć znowu odbiegamy, ale teraz chciałabym wrócić tak do tego głównego tematu naszego spotkania, czyli Adam Pole, i zapytać się o taką, kiedy powstała wieś, kto ją założył, takie najważniejsze informacje i to dlaczego Adam Pol, bo wiem, że bardzo często mówi się, przynajmniej w takich jakby podaniach ludowych legendach, że to Adama Mickiewicza, który jak wiemy w Stambule był, wiem, że to nie jest prawidłowa odpowiedź, ale może warto powiedzieć, jaka ona jest. Kiedyś nawet w prasie tureckiej znalazłam taki artykuł o tym, że Adam Pol został ufundowany przez Adama Mickiewicza, który wraz ze swoimi przyjaciółmi spoczywa na tamtejszym cmentarzu. I w tym tekście właściwie nie było ani słowa prawdy, oprócz tego, że Adam Pol rzeczywiście istnieje. I że Adam Mickiewicz był w Turcji. Mickiewicz był w Turcji, ale nogi swojej nie postawił na terenie wsi, więc nawet tam nie zawitał. Za co ufundować też nie bardzo miał, prawda? Też nie bardzo miał ani możliwości finansowe, ani nie miał kiedy jej ufundować, bo zjawił się w Turcji dosyć późno, a Adam Pol już formalnie przynajmniej istniał. Wieś została założona w 1842 roku. Całością spraw organizacyjnych, formalnych zajmował się Michał Czajkowski, który był wtedy agentem na wschodzie, agentem hotelu Lambert, a więc księcia Adama Czartoryskiego, i zakładał ten Adam Pol tak naprawdę w konflikcie z Czartoryskim, który ewidentnie sprzeciwiał się założeniu wsi, po prostu dlatego, że zdawał sobie sprawę z tego, że założyć wieś, sprowadzić tam ludzi, to jest dopiero początek. Tak naprawdę trzeba tym ludziom bardzo mocno pomóc finansowo. Urządzić się tam, zacząć normalnie funkcjonować, prowadzić normalne życie gospodarcze, które będzie miało szansę dać im możliwości dalszego życia, dalszego działania. Natomiast Czajkowski strasznie chciał założyć ten Adam Pol i założył go troszeczkę stawiając Czartoryskiego przed faktem dokonanym. Podpisał szereg dokumentów. Cóż, książę Adam nie bardzo mógł się już wycofać, no bo to też była kwestia jego wizerunku publicznego. Natomiast no, mamy takie listy pomiędzy oboma panami, gdzie poszło na ostre, na noże wręcz. Bardzo, bardzo mocno się o ten Adam Pol skłócili. Zresztą później się okazało, że Czartoryski miał rację. Bo rzeczywiście Czajkowski, mimo wsparcia dosyć ograniczonego, bo Czartoryski po prostu nie miał na to pieniędzy, dla Adam Pola, postawił jednak ludzi, których tam sprowadził, w niezwykle trudnej sytuacji. No to trzeba było karcować las. Pierwsze lata Adam Polan to były właściwie późniejsi już mieszkańcy, wspominali je jako taką pracę na pańszczyźnie, ewentualnie na katordze. Używali naprawdę bardzo ostrych słów, dlatego że Adam Polanie ówcześni, ci pierwsi osadnicy, byli po prostu dzierżawcami, praktycznie rzecz biorąc pozbawionymi jakiejkolwiek możliwości ruchu u zakonników, którzy tam tą ziemią posiadali. Tak, no bo o tym się też często zapomina, że to nie była ich ziemia, ona dopiero została wykupiona dużo, dużo później, prawda? Nie, tak naprawdę Adam Polanie uzyskali prawo własności do tej ziemi dopiero w XX wieku. No właśnie. Też jak się sprowadzili, to przecież czas minął, aż oni mogli tam zamieszkać, bo tam były lasy, trzeba go było wykarczować. Tam były lasy, które trzeba było wykarczować, więc no to też... Dzikie zwierzęta. Mnóstwo dzikich zwierząt, zresztą dzikie zwierzęta są do tej pory, bo w tej chwili w lasy wokół Adam Pola stanowią rezerwat przyrody, park natury, więc tam dzikie zwierzęta teraz mogą sobie żyć w miarę swobodnie, jeśli nie liczyć ciągle zbliżającego się i zagrażającego im wielkiego miasta Stambuł, które no, jest
jest bezlitosne, jak to taki wielki organizm. Poza tym mówimy o Stambule, który ma 20-25 milionów w tym momencie? Oficjalnie kilkanaście, ale jest tam bardzo dużo ludności, która nie jest zarejestrowana, nie jest zameldowana, więc no nieoficjalnie mówi się o tym, że Stambuł to około 18-20 milionów ludności. Czyli poza sezonem letnim, kiedy jeszcze przybywają turyści. A kto zamieszkał w tym Adampolu na samym początku? Tak jakby, jacy to byli Polacy, którzy tam się osiedlali, przybywali? Dlaczego akurat ci? No i czy to byli tylko mężczyźni? Przepraszam? Czy to byli tylko mężczyźni? Tak, na początku. Tak. Na początku byli to tylko i wyłącznie mężczyźni. Pań nie było w ogóle. Ci, którzy tam się osiedlali, byli to ludzie często wyrwani z niewoli, którzy gdzieś tam służyli w wojskach rosyjskich na Kaukazie. Tam dostali się do niewoli różnych nacji i narodów kaukaskich. Zostali wykupieni i osadzeni na terenie Adampola. No niestety okazało się, że są to ludzie właściwie, no właśnie pozbawieni właściwie większych szans na samodzielne życie, bo oni byli po pierwsze strasznie zmarnowani fizycznie. Byli często chorzy, biedni, niedożywieni, później oczywiście ciężkie warunki pracy i tak naprawdę jeśli mówimy o stałym zasiedleniu Adampola i o przodkach współczesnych mieszkańców, to byli ludzie, którzy osiedlili się tam po wojnie krymskiej. Więc te pierwsze 10 lat, powiedzmy sobie, to są mieszkańcy, którzy, sami mężczyźni oczywiście i mieszkańcy, którzy wymarli. Jeszcze nie powiedziałyśmy, skąd się wzięła nazwa Adampol. Właśnie, tak. Książę Adam Czartoryski. Tutaj Czajkowski musiał troszeczkę księciu się podlizać, w związku z czym wieś nazywała się na cześć księcia Adama, przy czym jej pełna nazwa to była Kolonia Polska Adampol. Ale nazwa się zmieniła. Nazwa się zmieniała kilkakrotnie, znaczy zmieniła się oficjalnie w momencie, kiedy powstała Republika Turecka, wieś przyjęła nazwę Polonezkę, czyli wieś Polaków, ale Polaków z Francuska. A poza tym w kulturze mieszkańców wsi funkcjonuje też nazwa kolonia. Tak po prostu. Tak po prostu kolonia. Znaczy, oni są z kolonii, nikt nie mówi Adampol, nikt nie mówi Polonezkoj. Kiedy rozmawiają z Turkami, no to oczywiście Polonezkoj, bo tutaj się już tureckich sąsiadów nie wprowadza w te niuanse nazwy. Poza tym z Adamem też by mieli pewne problem. Nie, z Adamem nie? Może by nie mieli problemu. Natomiast oczywiście wiadomo, że polska nazwa to jest Adampol, tak? Przy wjeździe do wsi stała czy stoi dalej, istnieje tablica z nazwą polską także, tą historyczną, turystyczną również. Natomiast zasadniczo nazwa wsi to jest w tej chwili oficjalnie polonezkiej. Polacy z Polski mówią zazwyczaj Adampol. Mieszkańcy, polscy potomkowie pierwszych mieszkańców także używają często nazwy Adampol. Natomiast między sobą, zwłaszcza starsze pokolenie, mówi cały czas kolonia. A starsze pokolenie dalej mówi po polsku? No nie tylko starsze mówi po polsku. No to młodsze też. Młodsze też mówi po polsku. Też mówi. I to jest taki, bo często właśnie w jakichś takich relacjach można przeczytać, że to jest, szczególnie w gazetach, może nie w relacjach, że to jest taki polski Mickiewicza jeszcze, który został. To jest to polski... ładnie brzmi w artykułach. Tak, to bardzo pięknie brzmi. Ja nawet kiedyś usłyszałam, że to jest taki piękny kobierzec polskiej mowy. Rzeczywiście kobierzec, dlatego że w tym języku polskim Adampolan można dostrzec rozmaite elementy różnych dialektów współczesnego i dawnego języka polskiego. Sporo archaizmów, ale nie tylko. Przecież to są ludzie, którzy mają normalne kontakty z Polską. Z ludźmi, którzy tu i teraz w tym kraju mówią po polsku, a język się przecież strasznie zmienia. Oczywiście. W związku z czym oni również mówią językiem takim, jakim my mówimy na ulicach każdego polskiego miasta, wioski, wioseczki i miasteczka. Oczywiście, ponieważ te kontakty z polszczyzną i używaną, i słuchaną, i bierną, i czynną są jednak bardziej ograniczone niż w naszym przypadku, ludzi, którzy tutaj żyjemy, to często na przykład dokonują oni pewnych zapożyczeń z języka tureckiego. I spolszczają rozmaite tureckie terminy, ale to nie jest jakiś taki język polski bardzo właśnie archaiczny, mickiewiczowski, sienkiewiczowski.
rzeczywiście istnieje takie oczekiwanie ze strony Polaków, którzy odwiedzają Adampol. No i wtedy można później w relacjach, czy właśnie w gazetach, w prasie przeczytać, że ach, to taki sienkiewiczowski, mickiewiczowski język, to jest... To tak nie jest. No w ogóle opis, że to jest wieś, jakbyśmy byli w Beskidzie Środkowym czy Sądeckim, w ogóle to pięknie dookoła. To tak ładnie brzmi w naszej prasie, prawda? Tak można się rozmarzyć, że to jest taki kawałek Polski pod Stambułem. Tak, tak zresztą jest Adampol postrzegany. No bardzo to ładne, bardzo to kolorowe, bardzo to takie hasłowe, turystyczne. Ale to jest po prostu normalna wieś, która istnieje w określonych warunkach geograficznych, gospodarczych i tam za dużo poezji nie ma. No ja chciałam wrócić jeszcze do tej naszej poprzedniego pytania i zapytać się o tego Michała Czajkowskiego, Statyka Paszę, no bo to jest bardzo ważna postać tak w ogóle dla Imperium Osmańskiego. Tak. I jakbyś mogła więcej o nim powiedzieć, coś. No cóż. Dlaczego on był taki ważny przede wszystkim? Dla nas był ważny przede wszystkim dlatego, że założył Adampol. Natomiast konflikt jego z księciem Adamem nie zakończył się tylko na Adampolu. Sadyk Pasza, wydawało mu się, że będzie lepiej służył sprawie polskiej, a może po prostu własnej, w momencie, kiedy przyjmie islam, w związku z czym, no właśnie Sadyk Pasza. Najpierw był to Michał Czajkowski, później po przyjęciu islamu przyjął miano Sadyka Paszy i w tym momencie właściwie zerwał stosunki z hotelem Lambert i Michałem Czartoryskim, aczkolwiek mimo regulaminu kolonii polskiej dalej ją razem ze swoją małżonką Ludwiką Śniadecką bardzo aktywnie wspierał. I w późniejszych latach to tak naprawdę Ludwika Śniadecka była tą wielką orędowniczką orędowniczką Adampola, która bardzo zabiegała o dobro wsi. Właśnie nie Michał Czajkowski, Sadyk Pasza, tylko Ludwika Śniadecka, która zresztą na cmentarzu jest pochowana. No i właśnie tą Ludwikę Śniadecką i ten cmentarz chciałam zapytać, dlatego że po pierwsze, no jest to też postać na swój sposób warta uwagi, a nie tylko na swój sposób, tylko po prostu warta uwagi. Po drugie, jej pomnik, jeżeli ktoś będzie miał okazję być w Adampolu, no już teraz jest na terenie cmentarza, ale on nie był na terenie tego cmentarza, znaczy nie znajdował się na terenie cmentarza. Znaczy pierwotnie obszar cmentarza był troszeczkę mniejszy niż w tej chwili. Część grobów tam zresztą są to groby bezimienne, ponieważ są to prawdopodobnie pochówki tych pierwszych mieszkańców. Nie zachowały się nagrobki, nie były to zresztą nagrobki kamienne, więc trudno, żeby na krzyżach zachowały się pełne napisy. I w związku z tym dalej się o te groby bardzo dba. One są zawsze i podlane, jeśli chodzi o zieleń, i oczyszczone, i są tam kwiaty, i światło się pali. Natomiast cóż, no nie wiemy, kto tam spoczywa, pierwsi mieszkańcy i tyle. Ludwika Śniadecka leży na pagórku, przy czym ten pagórek pierwotnie był poza terenem cmentarza, ponieważ Ludwika Śniadecka również przyjęła islam. Jest ona jedyną wyznawczynią islamu, która spoczywa na cmentarzu Adampolskim, ponieważ jest to cmentarz katolicki. A wszyscy mieszkańcy Adampola są wyznania rzymskokatolickiego. Taki był zresztą warunek i taki był punkt regulaminu kolonii, a więc tego aktu założycielskiego, iż mieszkańcami Adampola mogą być dawni obywatele Rzeczypospolitej, znaczy dawnej Rzeczypospolitej obojga narodów, wyznający rzymski katolicyzm, co jest... I trochę pogwałceniem tego, co... No trochę pogwałceniem tej zasady tolerancji, tolerancji, która w sumie obowiązywała w Rzeczpospolitej obojga narodów i którą lubimy się tak bardzo chwalić. Można by tutaj wytknąć tę nietolerancję, czy to Czartoryskiemu, czy Czajkowskiemu, natomiast wydaje się, że tutaj także na położeniu tego punktu zauważyła po pierwsze kwestia umowy z zakonem, od którego te ziemię pozyskano, a po wtóre, wokół Adampola były liczne wsie zamieszkałe czy to przez Ormian, czy to przez Greków, którzy byli przecież chrześcijanami. I prawdopodobnie istniała obawa, że oni zechcą się osiedlać na terenie Adampola. No oni oczywiście nie bardzo mieli ochotę zmieniać swoją religię, dokonywać konwersji na rzymski katolicyzm, w związku z czym
Położono ten punkt, ustanowiono ten punkt w regulaminie kolonii, aby zachować no właśnie taki narodowy, niestety wyłącznie rzymskokatolicki charakter osady. A jakie jeszcze były punkty? Bo tych punktów było chyba więcej, prawda? Tak, tych punktów było więcej. One dotyczyły między innymi na przykład tego, że osadnicy, kiedy przyjdzie pora, powinni powstać do walki i walczyć w sojuszu z armią turecką o wyzwolenie Polski. Bo taki był plan przy zakładaniu osady. Oczywiście, cóż, no nigdy do tego nie doszło, ani nie było warunków, ani okoliczności polityczne się tak nie złożyły, abyś armię obu narodów... Aby Turek napoił tego konia w Wiśle. No, Turek napoił konia w Wiśle, aczkolwiek to już były trochę inne okoliczności tak. I nie miały nic wspólnego z Adampolem. Ale chciałam właśnie wrócić do tej Ludwiki Śniadeckiej i do tego właśnie jej nagrobka. Czy Adampolanie się tak chętnie zgodzili, żeby ona koło tego cmentarza była pochowana wtedy? I jak ten nagrobek wygląda? Wtedy nie, natomiast w tej chwili nikt w ogóle nie myśli o tym, że ona leży poza terenem cmentarza. No bo teraz to już jest teren cmentarza. W tej chwili ten obszar został włączony do terenu cmentarza i to w ogóle jakby nie stanowi dla nikogo problemu. Mało tego, ponieważ nagrobek jest, pomnik bardzo reprezentacyjny, jest na pagórku, więc jest też takim jednym z głównych punktów odniesienia. Tam jeszcze znajduje się pomnik mieszkańców Adampola, którzy polegli na obczyźnie, czyli poza wsią, znaczy polegli, zmarli na obczyźnie, czyli poza wsią. Jest kilka rzeczywiście bardzo interesujących nagrobków takich historycznych, no i nagrobek Ludwiki Śniadeckiej, przy czym jeszcze kilka lat temu on był na pagórku, a u jego stóp rozpościerał się cmentarz i pozostałe groby. W tej chwili ze względu na, cóż, no, przybywające groby, one zbliżają się do tego pomnika, nagrobka Ludwiki Śniadeckiej. I na nim jest ta złamana kolumna. I na nim jest złamana kolumna jako symbol tego, że złamała wiarę, ale druga kolumna sobie stoi. Czyli ja też słyszałam wersję, że po prostu to jej młode życie, które zostało złamane, ale to no też pewnie... No czasy nie takie znowu nie młode. Takie młode, no. Natomiast, no cóż, różne mogą być legendy związane z tą złamaną kolumną, niemniej sam pomnik jest rzeczywiście bardzo piękny. Ale nie tylko Ludwika Śniadecka i nie tylko Michał Czajkowski dokonali konwersji. Jeżeli nie, chodzi o Polaków, którzy... Historia konwersji polskich na islam jest niemal tak długa, jak historia stosunków polsko-tureckich, albo jeszcze dłuższa, bo wszak islam, z islamem Polacy nie zetknęli się tylko poprzez Turków. Oczywiście ze względu na sąsiedztwo, wojny, niewolę, tych konwersji było rzeczywiście bardzo dużo. Przede wszystkim przechodzili na islam mężczyźni, którzy dostali się do niewoli i którzy w jakichś okolicznościach czy to stwierdzili, że jednak islam jest lepszy od chrześcijaństwa, bardziej wydawało im się to atrakcyjne, czy też po prostu ratowali często swoje życie. Jeszcze w XVI-XVII wieku mamy niekiedy takie poselskie relacje ze spotkań z polskimi tak zwanymi poturczeńcami, konwertytami, którzy na przykład gdzieś byli w niewoli jako ci jeńcy, pracowali na galerach. A ponieważ, no cóż, do niewoli często dostawała się szlachta i ci przedstawiciele szlachty jako osoby w miarę dobrze wykształcone, były w stanie no, udowodnić swoją przydatność swoim panom, nie tylko za wiosłem, gdzie każdy mógł pracować, ale na przykład również, nie wiem, prowadzili księgi księgowe, księgi rachunkowe. Przy okazji mogli zarabiać pieniądze i w momencie, kiedy przyjęli islam, byli wyzwalani z niewoli. Niektórzy wracali, niektórzy pozostawali w Turcji, bo tam już się im po prostu zaczynało, znaczy w Turcji, w Imperium Osmańskim, dlatego że tam im się już po prostu zaczynało powodzić. Ale mamy przy tym rzeczywiście no, takie postaci konwertytów, powiedziałabym, bardzo światłe i ważne dla stosunków polsko-tureckich, jak na przykład Jan Kierdej, który był wielokrotny posłem w pierwszej połowie XVI stulecia i posłował pomiędzy Polską i pomiędzy wówczas Królestwem Polskim i Portą Otomańską. Mamy naprawdę wielce zasłużonego Wojciecha Bobowskiego, XVII-wieczny z kolei uczony, tłumacz, muzyk, jeden z tłumaczy Koranu.
działający jako Ali Ufkübey. Mamy wreszcie już XIX-wiecznego Konstantego Bożenckiego, autora bardzo ważnej dla Turków pracy na temat Turków dawnych, i starożytnych i współczesnych, która to książka była również bardzo wysoko ceniona przez Atatürka jako jeden z takich kamieni węgielnych budowania tureckiej tożsamości narodowej, tureckiej już. Więc... Nawet napisał wykonać na którymś z akapitów. Tak, tak. Wiele osób przyjmowało, wielu Polaków, których los rzucił w obszar Orientu, czy też na terytorium Imperium Osmańskiego, przyjmowało islam. Niektórzy ze strachu, niektórzy dla pieniędzy, niektórzy dlatego, że po prostu uznali, że jest to dla nich, że ta opcja religijna, że ten światopogląd bardziej im odpowiada. Nie nam ich osądzać. Nie nam ich osądzać. Powiem tak, ja do nich wszystkich mam, albo do prawie wszystkich, mam raczej pozytywny stosunek. Nikt z nas nie wie, co by zrobił w konkretnych okolicznościach życia, a poglądy, w tym poglądy religijne, zdarza się zmieniać każdemu. Tak. Niektórym nawet, tak jak Michałowi Czajkowskiemu, parokrotnie, prawda? No i to jest właśnie ta postać, co do której ja nie mam jednoznacznie pozytywnego stosunku. Właśnie ze względu na te liczne konwersje. Ponieważ on się wydaje być taką chorągiewką na wietrze. Gdzie mu się kalkuluje, tam się obróci. Ale wracając do tej wsi jeszcze, chciałabym się zapytać o inne takie ważne miejsca, które w tej wsi się znajdują. Znaczy, chciałabym zacząć od tych, które mają w sobie coś związanego z polskością. Powiedzieliśmy o cmentarzu, gdzie też myślę, ciekawe jest to, że właśnie często są zapisy nazwisk czy imion w grafii tureckiej na przykład. Co jest ciekawe, oglądając, idąc po tym cmentarzu. Tak, tak. Napisy na nagrobkach czasami są, no oczywiście, po literami łacińskimi, alfabetu łacińskiego, natomiast często z takimi tureckimi dodatkami jak sze, cze, umlauty. Wynika to po prostu z tego, że kiedy nawet polscy mieszkańcy przekazywali komuś, kamieniarzowi, jak należy to napisać, dla niego niekiedy ten tekst był tak obcy, że on starał się go po prostu w dobrej wierze poprawić. Później już nikt na to nie zwracał uwagi, dlatego że przecież i tak ważne jest, jak się czyta. Tak. Więc mamy różne pisownie osób, które na przykład dzielą nazwisko. I to jest różne, są różne pisownie tego nazwiska. No właśnie różne dodatki typu cze, tam gdzie powinno być cz, a to jest takie c z ogonkiem. Jest to rzeczywiście bardzo ciekawe i myślę, że tutaj językoznawcy mogliby się nad tymi napisami nagrobkowymi pochylić. Może nie byłby to temat do całej pracy magisterskiej, ale myślę, że jakiś artykuł dałby się z tego wykroić. Tak, mogliby się też przyjrzeć datom, które tam są, bo ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy tam jest wszystko w naszej datacji. Tak, wyłącznie, wszyscy. Wyłącznie. Tutaj już nie było żadnych odstępstw, nie ma tam w ogóle datowania według lat kalendarza i rachuby czasu muzułmańskiej, a więc ucieczki Muhammada. Dlaczego ciekawe? Wydaje mi się, że to jest absolutnie naturalne. Cmentarz jest cmentarzem wyznaniowym, cmentarzem katolickim. Dlaczego tam mają być jakiekolwiek daty muzułmańskie? Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tak było. A oprócz cmentarza mamy też kościół. Tak, mamy Matki Boskiej Częstochowskiej. Mamy też kościół położony dokładnie po drugiej stronie drogi ulicy. W tej chwili. Drewniany, bardzo piękny, stanowiący bardzo ważny ośrodek życia religijnego i kulturalnego mieszkańców wsi, jak również w ogóle wspólnot chrześcijańskich w Stambule, dlatego że tam w okresie festiwalu czereśniowego i tuż przed na przykład Zielone Świątki odbywają się takie spotkania ekumeniczne i bywa, że tam zjeżdża całkiem pokaźny tłum ludzi. No to w takim razie tutaj nie może... Kościół przez cały czas, przepraszam bardzo, kościół przez cały czas funkcjonuje. Co tydzień odbywają się tam msze w języku polskim, w którym tylko czytanie jest i po polsku, i po turecku. I zjeżdżają do niego Polacy z różnych części kraju? Raczej nie. Stambuł, jak żeśmy na początku powiedziały, to jest moloch, nie miasto. No proszę sobie wyobrazić, że Stambuł to jest połowa ludności Polski, tak? I jest w związku z tym ogromnym miastem, a nawet w Stambule jednak mieszkający tam Polacy są bardzo rozrzuceni. Niekiedy dojazd do Adampola zajmuje kilka godzin.
Więc trudno oczekiwać, że ktoś przyjedzie na mszę, na ogół mszę niedzielną odbywają się wieczorem w sobotę, a później jeszcze wieczorem powróci, przecież będzie w domu na rano. Więc w mszach uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy Adampola plus ewentualnie goście. No i tak, przyjezdni także się zdarzają, ale w ciągu roku, znaczy poza sezonem wakacji, świąt, jest ich stosunkowo niewielu. A oprócz tego, oprócz cmentarza i kościoła, coś jeszcze tam się takiego zachowało, na co warto zwrócić uwagę będąc tam? Jest sporo bardzo pięknych domów, domów mieszkańców. Są to domy, no powiedzmy sobie, z końca XIX stulecia, ewentualnie budowane na wzór tych z połowy. Natomiast one zazwyczaj są mało widoczne, ponieważ są położone w tej chwili w bardzo bujnych ogrodach i poza jakąś wczesnowiosenną albo późnojesienną porą roku, kiedy jeszcze nie ma śniegu, a również nie ma już albo jeszcze zieleni, to ich po prostu nie widać. Więc trzeba tam pojechać zupełnie poza sezonem normalnych wyjazdów do Turcji, żeby sobie te domy choćby z zewnątrz, te budynki choćby z zewnątrz obejrzeć. Natomiast jest we wsi kilka muzeów wiejskich, czy takich ekspozycji historycznych urządzanych przez mieszkańców, ponieważ wieś, no mniej więcej, wieś od końca XIX stulecia utrzymuje się w znacznym stopniu z przyjmowania turystów. W tej chwili jest to w ogóle takie centrum turystyczne, tam już rolnictwa właściwie nie ma, ani rolnictwa, ani hodowli. Do hodowli jeszcze przejdziemy. No, dlatego właśnie wspomniałam jeszcze o hodowli, która jest no, szczególnie interesująca. I w tej chwili często właściciele hoteli, pensjonatów, właściciele restauracji w ramach wystroju wnętrz urządzają no, coś w rodzaju takiej ekspozycji historycznej. Czasami niektórzy urządzają swoje własne prywatne muzea, no i oczywiście jest, powiedziałabym, klejnot w koronie tych muzeów adampolskich, czyli dom cioci Zosi, dom Zofii Ryży, w którym znajduje się regularna ekspozycja dotycząca historii wsi. Jest to przede wszystkim ekspozycja fotograficzna, ale nie tylko. Jest tam również trochę sprzętów rolniczych, trochę sprzętów ciesielskich, biblioteka Zofii Ryży, w której na przykład znalazłam elementarz Falskiego. No przewzruszające jest to, ponieważ Zofia Ryży do swojej śmierci uczyła dzieci i młodzież Adampolską. A kim ona była, muszę języka historii. Ona była mieszkanką Adampola. Tam urodzoną, no wywodzi się z bardzo szacownej rodziny, do tej pory zamieszkującej Adampol, tam wykształconą i no później służącą wsi. Co warto bowiem powiedzieć, mówimy tutaj o XIX-XX stuleciu, no jeszcze w XX stuleciu mieszkańcy polskiej wsi pod względem wykształcenia nie imponowali. Jeśli ktoś skończył szkołę podstawową, to dobrze. Czasami nie umieli nawet czytać i pisać, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Natomiast wśród mieszkańców Adampola analfabetów nie było. Wszyscy umieli czytać i pisać. Co więcej, wszyscy posiadali no, co najmniej to podstawowe wykształcenie, zazwyczaj znacznie wyższe niż podstawowe, co najmniej w dwóch, trzech językach. Choćby ze względu właśnie na te zajęcia turystyczne, gdzie nawet jeśli ktoś nie odebrał formalnego wykształcenia, a dotyczy to przede wszystkim kobiet, to przez obcowanie z turystami, którzy z gośćmi, letnikami, którzy na ogół należeli do elity stambulskiej, no nabywali umiejętności porozumiewania się, jak również takiej bardzo szerokiej wiedzy o świecie. A znajomość tych języków to oprócz oczywiście tureckiego i polskiego, francuski, angielski, niemiecki, ormiański, grecki, arabski, no, robi wrażenie. Włoski, tak na starcie. I nawet
po dziś dzień, kiedy się rozmawia ze starszymi osobami, czy na przykład siedzimy sobie gdzieś w kawiarni w Adampolu, a właścicielami, wśród właścicieli są właśnie przedstawiciele starszego pokolenia, to można podejrzeć, jak ci starsi państwo witają się ze swoimi gośćmi. Tu po grecku, tu po włosku, tu po francusku, tu po jeszcze jakiemuś i no, niby jesteśmy wykształceni, a człowiek się czuje czasami jak tabaka w rogu, ponieważ ja tyloma językami nie władam. I rosyjski jeszcze do tego, przepraszam, zapomniałam o rosyjskim. A w tym domu cioci Zofii, co jeszcze można znaleźć? Bo też wieś odwiedził Mustafa Kemal. Tak, w 1938 roku, więc są tam fotografie z jego pobytu. Natomiast ja jeszcze nie mówiłam, chciałam wspomnieć jeszcze o tym wykształceniu mieszkańców. Mm. Otóż Zofia Ryży uczyła no, przede wszystkim oczywiście historii polskiej, literatury polskiej. I to jest troszkę tragiczne, troszkę wzruszające i budzące też ogromny szacunek, ponieważ oczywiście brakowało jej materiałów. Brakowało jej podręczników, książek, publikacji, a zwłaszcza czegoś, co my, zwłaszcza w tej chwili, w dobie pandemii bardzo lubimy, czyli takich materiałów poglądowych. To proszę sobie wyobrazić, że ona na przykład uczyła dziejów Polski i historii królów i książąt polskich na okładkach papierowych na zeszyty, kiedyś były takie wydawane z pocztem królów i książąt polskich, to jakoś tam wykrojonych z portretów Matejki. I to stanowiło jej materiał poglądowy, to okładki tam się te zachowały, są jeszcze w kolekcji Muzeum Cioci Zosi, Domu Cioci Zosi. Bo kiedyś tam była polska szkoła, prawda? Nie, właściwie tak, polskiej szkoły właściwie nigdy we wsi okay. nie było jako takiej. Istniała szkoła, ale to nie była oficjalnie, formalnie polska szkoła. Na dobrą sprawę wykształcenie, nauka języka polskiego i Polska odbywała się w takim systemie domowym, czy to starsi, lepiej wykształceni uczyli młodszych, czasami rodzice dzieci, czasami no właśnie ciocia Zosia wzięła na swoje barki ten ciężar i ten obowiązek, natomiast byli we wsi też zatrudniani nauczyciele. Przebywający gdzieś na stypendium w Stambule Polacy, jacyś studenci, byli zatrudniani we wsi, przybywali do wsi i dawali lekcje dzieciom, czasami z kilku domów. No bo to była jednak dosyć droga impreza, ale też mieszkańcy byli w stanie naprawdę sprzedawać ostatnią koszulę, a kształcić swoje dzieci, więc tam poziom wyższego wykształcenia w połowie XX wieku to nie była żadna niespodzianka. To warto podkreślić. A oprócz tych takich polskich jakby rzeczy, które, znaczy miejsc, które można odwiedzić w Adampolu, teraz tam też są takie bardziej związane już z Turcją, nie wiem, meczety. Czy... No więc jest meczet. Nie za duży, ale jest. Jest również coś no, niezwykle tureckiego, czyli jest kawiarnia turecka. A nie takiej, bo kiedyś czytało się, że to była gdzieś właśnie, no nie była kawiarnia, to było miejsce, gdzie można było wypić wódkę po kościele, tak mniej więcej. Znaczy inaczej, kiedyś była to taka kawiarnia obok sklepu, która na przykład w niedzielę po kościele, kiedy msze jeszcze się odbywały, były odprawiane w niedzielę, gdzie serwowano na przykład lody. Kawę, lemoniadę i tam rzeczywiście spotykano się po kościele. Przez długi czas, kiedy jeszcze kawiarnia była w rękach polskich mieszkańców, także serwowano tam alkohol. Natomiast w pewnym momencie mieszkańcy zrezygnowali z serwowania tego alkoholu, po prostu dlatego, że był to taki już w okresie Republiki taki wabik i coś, co bardzo nęciło okolicznych mieszkańców tureckich, którzy niestety mają słabe głowy, sprawiali problemy, w związku z czym zaniechano serwowania alkoholu. I kiedy kawiarnia przeszła w ręce tureckie, no jakby straciła ten polski charakter, a więc przestały tam przychodzić kobiety. I jest to centrum panów. Bywają tam również koloniści, czyli dawni mieszkańcy, potomkowie dawnych polskich mieszkańców Adampola. I no cóż, jest to zupełnie taka typowa turecka kawiarnia. Kawa, herbata, no,
można ewentualnie coś zjeść, ale nie jest to specjalność zakładu. Panowie siedzą, uradzają o świecie, obserwują, kto przechodzi ulicą, kto nie, więc jest to również takie centrum informacyjne, jeśli nie liczyć rzecz jasna komórek. I jest to również miejsce, w którym można grać na przykład w okeja albo w tawle, czyli takie tureckie. Czyli tak typowo turecko. Tak, jest bardzo typowo turecko. A już jak żeśmy wcześniej powiedzieli właśnie o tym, czym się zajmowali mieszkańcy wsi, chciałam się zapytać o to, czy to prawda, że wieś ta słynęła z handlu wieprzowiną tak. Na całe Imperium Osmańskie. Tak, słynęła z handlu wieprzowiną, to znaczy tak, w ogóle z hodowli trzody chlewnej. To na taką masową skalę to już są dosyć późne czasy. Pierwotnie oczywiście podstawą utrzymania było rolnictwo, hodowla w dosyć ograniczonym zakresie, no bo to nie były wielkie stada, aczkolwiek i trzodę, i bydło, i nabiały sprzedawano, zawsze sprzedawano do Stambułu. Bardzo szybko też zaczęto przyjmować letników, gości, czy to na sobotę, niedzielę, czy również na całe lato. W miarę jakby upływu XX wieku ten element turystyczny, przeżywając rozmaite załamania związane z wydarzeniami historycznymi, no się umacniał i w tej chwili, tak jak wspomniałam, wieś jest właściwie centrum turystycznym. Natomiast rzeczywiście w latach 80., jeszcze gdzieś na początku lat 90. istniało we wsi kilka bardzo poważnych hodowli trzody chlewnej, do kilkuset sztuk. Jeden z mieszkańców, który się tym swego czasu zajmował, stwierdził, że świń było u nas jak wróbli. Bardzo to urokliwe stwierdzenie. No, rzeczywiście po te kilkaset sztuk to już jest dosyć imponujące stado. One były sprzedawane, hodowane i sprzedawane do wielkich hoteli i do przetwórni w okolicach Stambułu, bądź do samego Stambułu. Później zaniechano tej działalności po prostu dlatego, że większe pieniądze płynęły z turystyki, a ciężko jest rozwijać turystykę, kiedy za płotem nam dokazuje stado prosiaków, które jak wiadomo no, perfumą nie pachną. No to w sumie takie ciekawe, tym bardziej, że słyszałam o tym, że ta ich wieprzowina cieszyła się takim dużym poważaniem w kraju. Czy nie wiem, na ile to było, prawda? Że po prostu było jej tak mało, że to gdziekolwiek ją wyhodowali, to i tak było dobrze. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy można ich nazwać monopolistami w Turcji na rynku trzody chlewnej, ale sądzę, że takich hodowli nie było zbyt wiele, dlatego że wieprzowina jest zakazana aktualnie w świecie islamu. Muzułmanie nie jedzą, nie hodują, w związku z czym tam, gdzie było zapotrzebowanie na trzodę chlewną, tam rzeczywiście mogli się tym zajmować przede wszystkim chrześcijanie. A w pobliżu Stambułu, no już w owym czasie, taką wielką ośrodkę, w którym mieszkali chrześcijanie, no był właściwie tylko Podolskoj. A czy można stwierdzić, że wieś była miejscem zamożnym, jak na wsi dookoła Stambułu, czy raczej mieszkańcom żyło się na takim średnim poziomie? Nie, to był, nie? To był średni poziom. Nie powiem, żeby ta wieś była jakaś bardzo bogata albo bardzo biedna. Już w XX wieku po prostu żyła, natomiast uwaga, życie tam było bardzo ciężkie. Stąd też mamy kilka fal emigracji ze wsi. Przede wszystkim w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Gdzie oni się emigrowali? Czy to było do Turcji, w sensie w głąb, czy to było raczej za granicę? Czy wracali do Polski, już mieli taką możliwość? Bardzo różnie. W ogóle jakby wspomniałyśmy na początku o tym, że wieś, że ziemia nie należała do Adam Polan. To była ziemia dzierżawiona. W pewnym momencie przejęli ją na własność czartoryscy, ale cały czas była to ziemia należąca do fundacji czartoryskich, gdzie Adam Polanie byli tylko jej dzierżawcami. Mamy oczywiście rozmaite notatki, akty prawne mówiące o tym, że jeden mieszkaniec wsi sprzedał jakąś tam ziemię drugiemu, ale tak naprawdę on nie sprzedał pola, tylko prawo użytkowania go. Rzecz jasna, w takim codziennej świadomości wsi to pole było moje, pani czyjeś tam. Ale w istocie nie należało ono do tej osoby, która uprawiała tę ziemię.
Ziemię Adampolanie zyskali dopiero na przełomie lat 60. i 70. Wtedy też do wsi doprowadzano drogę, doprowadzono elektryczność i to były takie bardzo ważne wydarzenia w życiu i gospodarczym, i takiego technicznego, cywilizacyjnego rozwoju wsi. I wtedy też część mieszkańców opuściła wieś, wieś się bardzo wyludniła. Migrowali w bardzo różne miejsca. Pamiętajmy, to byli jednak ludzie wykształceni. W związku z czym możliwość znalezienia pracy poza Polonezkiej dla nich była znacznie łatwiejsza, znacznie większa niż w przypadku mieszkańców jakiejkolwiek innej wsi tureckiej, gdzie no, na przykład były problemy choćby z czytaniem i pisaniem. I emigrowali w różne miejsca. Europa to są Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, ktoś tam do Francji, Kanada, Australia. To są główne kierunki. No i oczywiście Polska. Z tego co wiem, nie osiedlali się na ogół w jednym miejscu tak, aby odtworzyć swoje miejsce zamieszkania, natomiast utrzymują rzecz jasna ze sobą kontakty. Istnieje też na Facebooku grupa Adampolan i tam rzeczywiście te kontakty są niezwykle takie aktywne i bardzo żywe. A czy oni czuli się Polakami mieszkając? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Przy czym pamiętać też należy, że ponieważ nie było mężczyzn. Właśnie chciałam zapytać, skąd się tam wzięły kobiety? No właśnie. To ci pierwsi mieszkańcy, no cóż, żenili się z okolicznymi chrześcijankami, które przyjmowały i rzymski katolicyzm, i polską opcję kulturową. Z muzułmankami wtedy pamiętać nie mogli. Pamiętać jednakowoż należy, że ponieważ nie, że z muzułmankami się właściwie po XX wiek nie żeniono, dopiero w XX wieku mamy kilka małżeństw mieszanych pomiędzy wyznaniami. Natomiast jeszcze w tym pierwszym okresie, ponieważ tych kobiet nadal brakowało, to panie były również sprowadzane z Polski. Tutaj księżna Czartoryska wysyłała do Adampola dziewczęta z dobrych domów w Polsce. Jest wiele takich dosyć romantycznych i uciesznych opowieści o tym, jak to panowie o ich względy rywalizowali, bo i tak były one, no panie były ewidentnie w deficycie. Zawsze mogły się cieszyć po prostu tam dużym zainteresowaniem. Tak, tak. Dochodziło nawet no, do takich rozpraw, do bitek o te panie, no bo wielu panów chętnych do ożenku i tylko jedna dziewczyna albo kilka dziewczyn. I robi się problem. I robił się bardzo poważny problem. A co jeszcze wyjątkowego w tej wsi jest? Bo na przykład to było w zapisie, że wójtem musiał być Polak. Tak, to także był właśnie jeden z punktów regulaminu kolonii, że najpierw przedstawicielem założycieli, później wójtem wsi był tradycyjnie wybierany Polak. I dalej jest to przedstawiciel tych starych adampolskich rodów, chociaż w tej chwili już rzecz jasna w Adampolu przeważają jednak mieszkańcy tureccy. No czyli dalej jest polski wójt? W tej chwili jeszcze tak. Czyli jeszcze Adampol nie stał się częścią Stambułu, ale to jest chyba jedna z największych... Tak, już stał się częścią Stambułu. Jeszcze do niedawna Adampol był w miarę samodzielną wsią, w której wójt mógł zarządzać lokalnymi finansami. Natomiast po ostatniej reformie administracyjnej Adampol został włączony do gminy Bejkos jako mahalle, czyli dzielnica gminy Bejkos, a Bejkos stanowi część Stambułu, czyli Adampol stanowi Polonezko i stanowi część Stambułu. I co to zmienia dla Adampola? Myślę, że bardzo dużo. Przede wszystkim zmienia to, że no właśnie część tych finansów wsi spływa do kasy gminy, czyli do kasy Bejkozu, który rozdziela i dysponuje swoimi finansami, no nie myśląc tylko i wyłącznie o Adampolu, o Polonezkiej, bo ma takich wsi sporo i wydaje się, że Polonezkiej nie docenia. Bo rzeczywiście Polonezko jest ewenementem na terenie Turcji, ewenementem takiego obcego, nietureckiego osadnictwa. Takich wsi było sporo. Były wsie rosyjskie, były wsie staroobrzędowców pod Karsem i one wszystkie się bardzo szybko, stosunkowo szybko asymilowały. Adampol przetrwał bardzo, bardzo długo.
Pokazuje determinację tych ludzi, żeby zachować swoje tradycje. Dalej tam przecież są te elementy polskiego życia kulturalnego, choćby dom cioci Zosi, cmentarz, kościół. Natomiast wydaje się, że władze gminy Bejkos troszkę nie wiedzą, co mają i co z tym zrobić. Więc nie bardzo dbają o utrzymanie tej specyfiki kulturowej Adampola. Rzeczywiście w tej chwili wymagałoby to bardzo przemyślanego planu, ponieważ rozwój Stambułu jest właściwie już w tej chwili niekontrolowalny. To jest wielkie miasto, które prze naprzód i zajmuje nowe terytoria i nowe obszary i jest właściwie już w tej chwili nie do zatrzymania. Jak już powiedzieliśmy sobie o tych elementach życia, nie da się tu nie zapytać o festiwal czereśni. Po pierwsze, co to jest i dlaczego to jest takie wyjątkowe. Po drugie, w ogóle o to, jak w Adampolu czy Polonyski obchodzili czy obchodzą polskie i tureckie święta. Bo teraz już te święta się na siebie pewnie nakładają, ale jak zachowali tradycje, zachowali język, to musi też zachować święta. Oczywiście. Polskie święta, wszelkie święta kalendarza polskiego narodowego i kalendarza rzymskokatolickiego, a więc święta religijne, są obchodzone w pierwszym rzędzie przez polskich mieszkańców i ich potomków. Oczywiście pewne akcenty mamy również na zewnątrz. No, trudno nie wiedzieć, jak się tam mieszka, że właśnie mamy Boże Narodzenie, ponieważ wszędzie są choinki, Mikołaje, ozdoby odpowiednie. Trudno nie wiedzieć, że jest Wielkanoc, zwłaszcza jeżeli się zwraca uwagę na swoje otoczenie, dlatego że na przykład w recepcjach hoteli, na stolikach restauracji w okresie Wielkanocy są wystawiane pisanki. Co zwraca uwagę, bo te pisanki panie Adampolskie robią naprawdę w dziesiątkach i setkach sztuk. Cała noc bardziej, to jest... że o ile jeszcze choinka w Turcji się tak, staje coraz bardziej popularna. Tak, choinka jest takim elementem dekoracji takiej ogólnej. To jednak pisanki nie. To pisanki zdecydowanie nie. Natomiast zasadniczo te święta są jednak obchodzone w gronie najbliższych, w gronie rodziny, przyjaciół. Więc w zasadzie Turcy nie mają wstępu, nie mogą obejrzeć sobie, zaobserwować obchodzenia tych wszystkich świąt, ponieważ nie wchodzą do ludzi do domu, rzecz jasna. Każdy u siebie w domu świętuje tak jak lubi, tak jak chce. Natomiast mogą wejść na teren kościoła, tylko że na ogół się bardzo wstydzą. Więc kiedy na przykład święconka jest święcona, a dzieje się to w ogrodzie przykościelnym, no to tam takich zwiedzających, zainteresowanych Turków raczej nie ma. Można wejść rzecz jasna na teren cmentarza, w tym na teren cmentarza w okresie zaduszek i wszystkich świętych. Tego też raczej Turcy nie robią, troszkę ponieważ się trochę krępują, a trochę powiedziałabym, co się chwali przez szacunek, bo no jednak jeżeli ktoś gdzieś widzą, że odbywają się jakieś uroczystości religijne, po prostu nie chcą przeszkadzać. Polacy, no cóż, oczywiście nie świętują ani święta ofiarowania, czyli Kurban Bajramu, ani święta zakończenia postu, czyli Ramazan Bajramu, natomiast nie świętują w gronie rodziny. Pracownikom, którzy są Turkami, sąsiadom, którzy są Turkami i muzułmanami, składa się rzecz jasna życzenia. Co więcej, ponieważ większość w tej chwili, Adampol jakby turystyką stoi, w związku z czym przyjeżdżają w okresie świąt również goście, którzy zatrzymają się w hotelach, odwiedzają restauracje i kawiarnie, no to siłą rzeczy są to ludzie, którzy świętują. Im nie tylko składa się życzenia, ale również istnieją pewne ukłony w kierunku ich trybu świętowania, a więc na przykład w okresie postu w miesiącu Ramazan posiłki są wydawane dla wszystkich, którzy chcą z nich skorzystać, także nie, ci, którzy nie poszczą, a więc w ciągu dnia normalnie jedzą, ponieważ muzułmański post polega na tym, że nie spożywamy żadnych posiłków, nie pijemy wody od wschodu do zachodu słońca, znaczy w ogóle nie pijemy niczego od wschodu do zachodu słońca, a o zachodzie słońca po modlitwie wszyscy zasiadają codziennie przez 30 dni do uroczystej kolacji. I wtedy ta kolacja jest nieco bardziej wystawna.
Poza tym jest to kolacja również dla pracowników danej restauracji czy hotelu. I siłą rzeczy to również polskich mieszkańców Polonezji no, zmusza do zmiany swojego trybu życia ze względu na święta tureckie. Oczywiście, na święta religijne tureckie, oczywiście również świętuje się wszystkie święta republiki. A nie więc wszystkie święta państwowe. No święta republiki, zwłaszcza, nie dałoby się. Atatürk, jak pani już wspomniała, jest bo wysoce ceniony w Adampolu, ponieważ zjeździł Atatürk w okresie swojego życia no niemal całą Turcję, bez niemal, całą Turcję wzdłuż i wszerz, ale również odwiedził Adampol, stawiając tę wieś za przykład okolicznym wsią tureckim, jako ten taki bardzo pozytywny przykład gospodarowania. Zasiadł do posiłku z mieszkańcami, brał udział w wiejskiej potańcówce i nawet tańczył z kilkoma dziewczynami, a wnuk jednej z tancerek Atatürka jest w tej chwili właścicielem pensjonatu o wdzięcznej nazwie Kamilcia. I stoi teraz pomnik Atatürka. O, i nie jeden. O, nie jeden. Nie jeden. Niektórzy tak żartują, że Adampol Polonezki należy do tych miejscowości wsi tureckich, bo miejscowości oczywiście są i większe, do tych wsi tureckich, w których jest najwięcej pomników i popiersi Atatürka. Jest przed posterunkiem żandarmerii, która się mieści we wsi, jest przed Domem Kultury, na tak zwanym rynku, czyli na głównym placu wsi, był przed szkołą dawną, w której w tej chwili się mieści takie centrum i ośrodek wytwarzania szkła, ponieważ w gminie Bejkos i okoliczne gmina Bejkos i okoliczne gminy były centrum produkcji szkła w Turcji i znajduje się przed jednym z hoteli, a tu już jest wielki pomnik ponad 6 metrów. A czy wiadomo, ile w dalszym ciągu jest Polaków w tej wsi, czy to tak w przybliżeniu? Strasznie trudno by mi było to policzyć. Dlatego, że cóż, potomkowie kolonistów tak, ale tych pierwszych osadników i późniejszych tak można by ich policzyć. Natomiast cóż, co to znaczy Polacy w Polonezji? Czy osoba, która jest tam zameldowana, ale już nie mieszka, bo wyjechała na studia za granicę, nie wiem, jest studiowała prawo konstytucyjne, architekturę wnętrz, bankowość, no to są zawody, które może poza architekturą wnętrz nie bardzo mają co robić w Turcji. Nie bardzo co mają robić, przepraszam, nie w Turcji. W Turcji to mają co robić, natomiast nie bardzo co mają robić w Polonezji. Może nie w dobie pandemii, ale normalnie nie. Więc wyjeżdżają na zewnątrz, natomiast cały czas są jeszcze zameldowani we wsi i przez cały czas do niej wracają, bo tam są rodzice. Czy mieszkańcami, polskimi mieszkańcami Polonezji są osoby, które no już przyjęły jakby taką codzienną turecką opcję kulturową, że no, nawet z trudem mówią po polsku, bo i takie są, ale zdają sobie świetnie sprawę z tego, kim byli ich przodkowie i cały czas promują ten polski charakter i polskie elementy kulturowe w Polonezji. Powiem tak, żeby stwierdzić, ilu jest polskich mieszkańców Polonezji dziś, trzeba by po pierwsze zdefiniować tę polskość, ewentualnie poprosić ich o zdefiniowanie polskości i przejść od domu i do domu i policzyć. No, trudno to uczynić. To ja tak jeszcze mam pytanie, dwa pytania na zakończenie. Czy w Turcji istnieje teraz wiedza w ogóle o Polonezji? W sensie, co to jest za wieś, skąd się wzięła, że mieszkali tam Polacy? Czy jakoś Turcy o tym pamiętają? Oprócz tego naszego świętowania wspólnego 600-lecia nawiązania stosunków, no wtedy przypomnieliśmy sobie o tym wspólnym dziedzictwie. Tak, wtedy o wielu rzeczach żeśmy sobie przypomnieli. Wtedy sobie o wielu rzeczach przypomnieli. W ramach wspólnego dziedzictwa. To nie jest wieś, to nie jest, przepraszam, wiedza bardzo powszechna. Natomiast na ogół tak. Zwłaszcza, że Turcy są dosyć ciekawskimi ludźmi. Kiedy na przykład mają do czynienia z jakimś Polakiem, to sprawdzają, co to za człowiek,
skąd się wziął, jak, co jest na przykład w tej chwili stolicą Polski, kto jest prezydentem, jaka jest sytuacja gospodarcza Polski, jaki mamy klimat, historię i dochodzą również do poloneskiej. Mało tego, bywa tak, że na przykład mówią, a wiesz, a pod Stambułem to jest taka wieś i tam mieszkają sami Polacy. No wtedy trzeba sprostować, że zdecydowanie nie sami Polacy, że wieś została rzeczywiście przez Polaków założona, natomiast w tej chwili mieszkają tam Polacy w znacznej mniejszości, bo większość mieszkańców to są Turcy. A czy Polacy mają świadomość, że mieliśmy taką wieś pod Stambułem? Różnie, jeśli chodzi o Polskę. Nie robiłam takich badań, trudno mi jest powiedzieć. Natomiast no, bywa, że tak. Chodziłam, że się dalej zaskakuje większość. Przy czym wiele osób to zaskakuje, natomiast my chyba jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Polacy emigrowali na cały świat, w związku z czym mogą być wszędzie. I tam też, chociaż oczywiście Turcja wydaje się bardzo egzotyczna, tak. W związku z czym to może bardzo tak no, frapować, interesować o jej. Natomiast cóż, ci, którzy odwiedzają Stambuł, rzadko do poloneskiej docierają. Niestety. Ze względu na problemy komunikacyjne, tam w tej chwili, od kiedy już pochłonął, czy też objęła w swoje posiadanie wieś gmina Bejkos, kursuje normalny autobus. Taka linia miejska, przy czym ona strasznie kluczy. Turecki system komunikacji jest dla cudzoziemców dosyć hermetyczny. Ciężko się więc zorientować, jak tam dojechać. Bez prywatnego transportu, przesiadek i w ogóle jest to dosyć trudne. Więc na ogół do Poloneskiej docierają albo osoby bardzo zdeterminowane, albo uczestnicy wycieczek, którzy mają w programie, albo ci, którzy mają jakichś czy to polskich, czy tureckich znajomych w Stambule i na tyle czasu bądź chęci, żeby do wsi dojechać, dlatego że no jednak trzeba liczyć się z tym, że to jest wycieczka na cały dzień. Choć ja myślę tak na zakończenie, że warto jednak o tym przypominać, że była taka wieś i dalej jest jeszcze. Że jest taka wieś. Tak, że jest taka wieś i żeby jednak zachować w jakiś sposób jej dziedzictwo. Przynajmniej pamięć o niej. Na kartach historii ono zostanie. Tak. I w pewnym momencie Adam Pol, sądzę, że zostanie po prostu wchłonięty przez Stambuł. Ta zieleń, która tam cały czas istnieje, bo jest to jednak niby rezerwat przyrody, park natury, także niestety z czasem obawiam się, się że zbetonuje. Zostanie, że zostanie tak zabetonowany albo no, jakoś tak skondensowany do znacznie mniejszego obszaru niż zajmuje w tej chwili. Natomiast Poloneskiej myślę, że jeszcze wiele pokoleń przetrwa, aczkolwiek obawiam się, że coraz bardziej na kartach historii. No ja mam nadzieję, że jednak przetrwa na kartach historii, że tutaj też będziemy o niej pamiętać, dlatego myślę, że tak ważne jest to dzisiejsze spotkanie, które bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję. Za to, że mogliśmy przypomnieć tą historię. Myślę, że wiele osób odkryło ją po raz pierwszy, bo jednak Orient nie jest czymś, o czym często się mówi w kontekście historycznym, o Polakach w Oriencie może w ten sposób. A myślę, że jest to jednak ważna część polskiej historii w różnych perspektywach i warto jest o niej przypominać. Ja myślę, że w ogóle o historii jest warto pamiętać. No tak, ale ta jest taka, powiedzmy, nam bliska może w ten sposób. Znaczy nam, w sensie nam dwóm. No nam zdecydowanie, nam zdecydowanie. Jest bliska. Więc myślę, że było bardzo przyjemnie się nią dzisiaj podzielić, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wszystkim Państwu i zapraszam na kolejne spotkanie, gdzie znowu będziemy rozmawiać o Oriencie. Mam nadzieję, że Państwu się podoba, że dużo się Państwo dowiedzieli i jak coś, to zachęcam do zadawania pytań gdzieś, gdzie będą Państwo mogli je zapisać. Myślę, że będzie możliwość odpowiedzenia na nie. Dziękuję bardzo.